No więc, Panie Boże Darze, przyszedł czas na coś z mniejszym silnikiem, z mniejszą mocą. Ale za to jaki kolor! No, kolor piękny i mieścimy się w budżecie. Konkretnie mamy tutaj połowę budżetu. Chciał Pan samochód, no ale prawda jest to dwukołowiec. Więc połowę. Z czterech kół jest dwa. No właśnie, ale możemy kupić za drugą część pieniędzy drugi motor. Pan sobie jakoś to zespawasz i będzie fajnie, co? Dobrze, dobrze. To lustro weneckie mi się podoba. Trochę cześć. Znaczy, wie Pan co, bo to jest tak automatycznie wszystko zrobione. To jest pneumatyczne zawieszenie. Licznik Geigera tu jest, tak? Geigera. Bergera? Tak. Geiger. A, Geiger. To z Włoch sprowadzone. Co tu dużo powiedzieć? No jest kierownica, tak. Koła, błotniki. Dobra. No i co jest niespotykane, jeździ. Światło ostrzegawcze jeszcze. Ostrzegawcze jest, także no, nie wiem, no jak na pierwszy rzut, nie ma bagażnika, to na pewno. Wypróbujmy moc, jaką to osiąga na jeszcze trasie. Jeszcze na kosie. Odpalił! No co, przejazdka? Jedziemy! Jedziemy! Jak to mknie, jak to kruje! Nie bujaj pan tego i fury! Trochę niestabilna! Uwaga! Uwaga! Jedziemy! Co? Wyprzedzaj! Wyprzedzamy! Ale moc! Jedziemy sobie przez pola! O, to dobre by było na kozy! I dwójeczka, i fruwamy! Można? Jak, fajnie? No ale fajnie trochę, można jechać! Do Bułgarii można jechać, jak znalazł! Jedziemy na bazę! Tutaj mamy bazę, o! To jak to się hamuje tym? Chyba tym? Nie wiem. Ha, ha, baza! Jest nasza baza! Moskit E320, idealna propozycja dla każdego Kowalskiego. Polecam serdecznie, pali tylko litr, 50 na godzinę, subtelny, nic więcej, po prostu dla Ciebie.